Witam wszystkich. Dzisiaj piękny sobotni poraneczek na minusie 2 albo 3 stopnie, co widać, przymroziło troszeczkę. No i będzie atak. Łączki, nie łączki, pastwiska, nie pastwiska, jakieś zagajniczki. Ogólnie taki teren. Dzisiaj skoro kur zapiał, wstałem, bo niestety coś tam później po południu muszę gdzieś tam do roboty jechać, jakieś zajęcia inne, więc atakuję samego rana. No i miejmy nadzieję, że będzie co nieco wyskakiwało, ale to czas pokaże. Super pogoda się zapowiada. No i dobra, trzeba brać sprzęcik z bagażnika. Tak wygląda bagażnik auta, którym się jeździ do poszukiwania. Jeden wielki rozpierdol. Jakieś złomki, nie złomki, wykrywacz luzem pieprznięty. Butelki po zajerze, ale to już jest inny temat. No i okej. Dobra, piję tego śmierdzącego Red Bulla do końca i lecimy z koksem. To jak coś, to do zobaczenia do jakiegoś konkretnego dołka. Wyskakuję po 20 minutach. Pierwszy jakiś godny uwagi sygnał. Niby nic wielkiego, ale jest coś tam. Całkiem gładki kalesoniak tak zwany. Ucho jest? Nie ma, odgryzione. Jest następny sygnałek. Krążek weimarski. To będzie 25 rok. Fajny stopik. Dobrze się trzyma. Dobra, do następnego. Ogólnie coś ciężko to idzie. Fajna łąka, ale bieda jest. Ale łazimy, łażę, spaceruję sobie na spokojnie, bez spiny. Jest następny sygnałek, a właściwie sygnał koło sygnału. Pierwszy sygnałek wyskoczył jakże w pięknym miejscu, krówskie gówno. Ale dziabnąłem to i ten, i nie wiem, Mosiek albo Mauser. Ja się tego nie uczyłem. Co tu jest napisane? 31 chyba bodajże. Dobra, mniejsza z tym. No ale widzę, bo koło o średnicy około 3 metrów, ale widzę, było chyba dosyć mocno strzelane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I podejrzewam, że jeszcze o wiele więcej, ale idę stąd, bo kto to będzie dźwigał, nie? Okej, do następnego. Mam kolejny krążek, tylko stan jego to po prostu klękajcie narody. Tu gdzieś jakiś kurczę, nie mam pojęcia. Siedem chyba, tak. Ciężko powiedzieć, co to jest, kurde. Na pewno nie miałem takiego czegoś nigdy. Ptaszysko. Albo 300, albo... Wydaje mi się, że to może być jakaś marka aluminiowa. Coś, jeżeli 1922, to może coś, nic, wezmę to z
spróbuję później jakoś dokładnie wyczyścić. Może odpalę neta, zobaczę, czy coś znajdę. Jest następny krążek. Tutaj sobie wyskoczył. Małe, zielone, brzydkie, co to może być? 10, już na pewno jest. O, przepraszam, 20. Ale to nie jest fenuś. O kurde. Wyłączę na razie kamerę, muszę się doczyścić, bo coś fajnego wyszło. No kurwa, teraz złapałem, bo chciałem przeczyścić tą monetkę, zobaczyć coś więcej. Wyskoczył mi z rąk i wpadł do wody. Nie? Gdzieś tu jest. Ja pierdziule, ale pech. Dzień bez fenka to dzień stracony. Pierdoła taka mała. ...1899. Jakość. Dobra. Jest kółko następne. Myślałem, że będzie moneta. Ale to jest... Ani to nie jest moneta, ani to nie jest guzik. Jakaś grawerka jest na środku. Kółko w kółku. Gwiazda prawdopodobnie. Tu też jakaś po zewnętrznej grawerka idzie. A to nie będzie moneta. Ale ciekawie wygląda. Dobra, zobaczymy, jak się uda lepiej doczyścić. Następny wyskakuje jakiś ciekawszy fancik z ziemi. Guzik. Komplet. WP. One fajne są te guziki, jak się je wyczyści. Przeważnie wyskakują w bardzo dobrym stanie. Chwila przerwy, sobie na dupie krapnąłem. Napój niskoalkoholowy za 3,60. Ale jest pięknie dzisiaj. Ptaszki śpiewają, pszczoły bzykają. Ciepło. Tylko srebro nie chce wychodzić. Teraz wyskoczyło kawałeczek łódeczki z magazynku. A wcześniej tam miałem z 10 minut wcześniej taki guzior wyskoczył z jakąś kapsułką na środku. Taka grawereczka, jakieś pnącze dookoła. Tu coś jeszcze jest, widzę. Coś może napisane będzie. Coś tam jest, dobra, nieważne. No i niestety już, kurczę, czas dobiegł mój końca. Muszę nie kończyć, bo mam jakieś obowiązki inne mam. Młoda godzina, niedużo. Niedawno południe minęło, no ale niestety trzeba wracać, kurczę, i tak sprawa wygląda. Ogólnie dzisiaj, jak to się mówi, dupy nie urywa. No ale poszwędałem się, trochę powłóczyłem. Było co robić, bo jakieś tam sygnały wyskakiwały. Niestety srebra nie ma. Ale trudno się mówi. Dzisiaj nie było, jutro będą dwa. I dobra. Z fancików, łódka z magazynku, tu bezpiecznik jakiś, nie wiem po co go wziąłem, ale dobra, niech jest. Jakieś guziki przeróżne powychodziły, gładkie, szorstkie, kanciate, ostre, okrągłe. Cywilniaki, gaciaki i tak dalej. Już któryś raz z kolei znajduję tego wariata małego. Nie wiem co to jest, jak ktoś będzie wiedział, to niech mi podpowie, bo to mnie zastanawia, co to jest. Jakaś muszelka taka mała. Jakiś element guzikopodobny. Dobra.
jakieś tam moneciaki, tutaj te marki aluminiowe, tutaj jakiś element do monety podobny albo do guzika, o coś okrągłego. Tutaj marek, Polska, Fenuś. Tutaj prusaki powychodziły w stanie takim, że Kyrie eleison, nie? Bieda okropna, nie? To jakieś tam są, nie wiem, któreś tam części talarów, z tego co widzę. No i tak. To by było na tyle z dzisiaj. Nie za wiele i nie za bogato, ale fajnie było. Pochodziłem, poszedłem się, to najważniejsze. Cóż mogę powiedzieć, pozdrawiam dzisiaj szczególnie Krzyśka G. Krzychu, dzięki za pomoc, że mnie tam naprowadziłeś z Deusem, bo dalej bym chodził jak koń z klapkami na oczach. Także dzięki, stary, wielkie. I pozdrawiam wszystkich. Widzimy się kiedyś tam. Ja jestem dzisiaj ciekawy, co się nakopali. Będę śledził wieczorem kanał. Do zobaczyska.